Już po raz drugi studenci Politechniki Krakowskiej opracowali projekty i wizualizacje zagospodarowania przestrzennego Dębicy. Przypomnijmy, że w roku 2018 młodzi architekci opracowali koncepcję przebudowy i modernizacji dębickiego rynku. Przedmiotem twórczej, koncepcyjnej pracy studentów było otoczenie dworca kolejowego, tereny pomiędzy ulicą Strażacką a Wielopolską nad Potokiem Gawrzyłowskim oraz obszar przy ulicy Sobieskiego w pobliżu basenu letniego. Chcieliśmy pokazać, no w tym przypadku jest to wizja oczywiście młodych ludzi, młodych projektantów, którzy się dopiero uczą, jak te obszary w mieście mogłyby wyglądać potencjalnie, gdyby tutaj oczywiście były możliwości rozwojowe. My nie jesteśmy właścicielami tych terenów, to od razu mówimy i nie jest to tak, że chcemy wykupić czy w jakikolwiek sposób. Po prostu chodzi o pokazanie możliwości estetycznych, jak miasto może się rozwijać, jak może wyglądać. Różne są wizje, niektóre dla nas starych dębiczan są bardzo rewolucyjne, bym powiedział. Niektóre są bliższe realiom. Tu przypadek jednej z pracy w okolicach dworca kolejowego jest taki dosyć charakterystyczny. Ona taka bardziej usadzona w realiach. Niektóre, tak jak powiedziałem, studenci swoje wodze fantazji popuścili i dobrze może. Może to troszeczkę nam zmieni sposób myślenia na temat tych terenów. Studenci trzeciego roku architektury Politechniki Krakowskiej po analizie obecnego stanu zagospodarowania terenów miejskich zwrócili także uwagę na wzmożony ruch samochodów prywatnych oraz bardzo dużą ilość miejsc parkingowych w centrum Dębicy, które niekorzystnie wpływają na wygląd tej części miasta. Dębica zdaniem młodych architektów nie jest też miastem proekologicznym, dlatego w wielu projektach możemy znaleźć interesujące koncepcje zwiększające ilość terenów zielonych, nie tylko obok ulic, chodników i skwerów, ale również na przykład na dachach budynków w Dębicy. Podczas wernisażu wyróżnione prace zostały zaprezentowane i szczegółowo omówione przez przedstawicieli Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Wydaje mi się, że najbardziej godne zainteresowania są dwie prace. Jedna z prac dotyczących dworca i jego okolic, która zakłada przesłonięcie całej równi torowej zielonym dachem z wciętymi obiektami usługowo-biurowo-handlowymi. I praca, która może się wydać pewną megalomanią, co jest nieprawdą. To znaczy olbrzymi obiekt, on ma chyba w granicach 150 czy 200 metrów, ogromny obiekt ekologiczny. On jest inspiracją dla dziewczyn, był obiekt w Finlandii i to wcale nie w Helsinkach, który przede wszystkim daje ludziom również zimą możliwość kontaktu z zielenią, z oświetleniem o długości słonecznej. My nie jesteśmy Finlandią na szczęście, ale zimą czasami mamy brak słońca, odczuwania słońca. W dodatku przekryty byłby na tym odcinku potok, który można byłoby jakoś skaskadować, oglądać z góry. Trochę inspiracją był ratusz na Wyspach Owczych, który jest równocześnie mostem. Także to są dwie prace, które naprawdę najbardziej byłyby rewolucyjne dla Dębicy, ale wydaje mi się, że Dębicy bardzo potrzebne. Bardzo dużo ludzi tu wraca na emerytury, prawda, nie? Czy jak już gdzieś tam skończyło pracować, czy buduje się dużo domów tutaj właśnie przez tych ludzi, którzy wyjechali z Dębicy i wracają. Jest duże zapotrzebowanie na mieszkania. Wiemy tu od pana burmistrza, że miasto się rozwija, ale stale to jest niewystarczające. I myślę, że Dębica się dalej będzie rozwijać, dlatego że ma doskonałe położenie. Leży blisko autostrady, leży na linii kolejowej, która w tej chwili jest zmodernizowana i będzie prawdopodobnie bardziej przyjazna niż
ta autostrada. Ja myślę, że nie trzeba szukać bardzo wielu rzeczy. Przemysł jest, miejsca pracy są, ludzie są wyedukowani. Trzeba troszeczkę jak gdyby postawić na kulturę, troszeczkę postawić na jak gdyby otworzenie tego miasta na nowe trendy, na nowe kierunki i na to, co ten świat, który dookoła się zmienia, nam niesie. Obecny na spotkaniu Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta Dębica, podkreślał, że współpraca z krakowską uczelnią będzie kontynuowana. W przyszłym roku studenci mają przedstawić pomysły na zmiany zagospodarowania terenów miejskich, które mogą stać się miejscem organizacji oficjalnych uroczystości, a także codziennego odpoczynku i rekreacji mieszkańców miasta. Mamy nadzieję, że projekty studentów nie będą wyłącznie prezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, tylko przynajmniej niektóre interesujące koncepcje doczekają się finalnej realizacji. Na razie jednak wizję przyszłości architektonicznej Dębicy można jedynie oglądać na ekspozycji czynnej do 26 lipca.